Końca dobiegła rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 od węzła Kielce Południe do granic gminy Chęcin i Małogoszcz. Na 10-kilometrowym odcinku powstała nie tylko nowa i bezpieczna nawierzchnia. Są też chodniki i ścieżki rowerowe wraz z miejscami do odpoczynku dla rowerzystów, a całość jest oświetlona. To jedna z największych inwestycji drogowych w regionie. Panie burmistrzu, można powiedzieć, że dziś spełnia się marzenie mieszkańców? Tak, myślę, że to jest spełnienie marzenia tysiąca osób, mieszkańców, zarówno tych, którzy dzisiaj mieszkają, ale i tych, którzy pewnie rozproszyli się po województwie, po kraju, bowiem ta droga w ostatnich latach była w fatalnym stanie i bardzo się cieszę, że samorząd gminy Chęciny również przyłożył rękę do tego, wydał środki z budżetu gminy na opracowanie dokumentacji technicznej, co na pewno przyspieszyło proces tej inwestycji. Oczywiście do tego projektu wkomponowaliśmy szereg elementów, takich jak ścieżki rowerowe, ta przystań, na której się znajdujemy, i na pewno ta inwestycja jest bogatsza w tą infrastrukturę, która na pewno poprawiła i wizerunek, i jakość, i bezpieczeństwo. Dlatego nie ukrywam, że jako gospodarz gminy, w imieniu też całego samorządu, byłych kadencji, obecnych, bardzo się cieszę i mam wielką satysfakcję, radość, że przede wszystkim podniosło się bezpieczeństwo mieszkańców, podróżujących, ale również ta droga wpłynęła na rozwój gospodarczy gminy, na rozwój turystyczny, na rozwój ten gospodarczy, ale przyczyni się przede wszystkim do bezpieczeństwa osób, które podróżują, dla bezpieczeństwa tych, którzy mieszkają przy tej drodze, mieszkańców Bolmina, mieszkańców Korzecka, Skip, Chęcin, bo to nie tylko ten odcinek, ale ponad 10 kilometrów drogi, która jest naprawdę bardzo atrakcyjną drogą, bezpieczną drogą, jest na pewno o wysokim standardzie i myślę, że mamy wielką satysfakcję, że jako samorząd zabiegaliśmy, walczyliśmy, a dzisiaj mamy finał tej inwestycji, która na pewno posłuży długie lata obecnemu i przyszłym pokoleniom i mam naprawdę wielką z tego powodu radość, dumę i satysfakcję. Długo wyczekiwana droga wojewódzka nr 762 została wyremontowana na odcinku blisko 10 km i 250 metrów od węzła drogowego Chęcina aż do granic z gminą Małogoszcz. Na całej długości wzdłuż drogi powstała też ścieżka rowerowa i chodnik w miejscowości Korzecko. Zmodernizowane zostały skrzyżowania, a na rzece Chudce przebudowano most. Aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu Chęciny-Zajączków-Małogoszcz, powstało rondo ułatwiające ruch drogowy. Projekt przewidział także utworzenie drogowej stacji meteo informującej kierowców o sytuacji pogodowej na tej drodze. Zakładał też wiele funkcjonalno-innowacyjnych rozwiązań dotyczących miejsc odpoczynkowych dla rowerzystów czy LED-owego oświetlenia drogowego. Powstały również zatoczki autobusowe z estetycznymi wiatami. Ważnym elementem inwestycji była budowa dróg serwisowych, które umożliwiają mieszkańcom bezpieczny dojazd do nieruchomości. Może tak powiedzieć, rzeczywiście to bardzo ważna chwila, rozbudowa drogi wojewódzkiej 762 na odcinku węzeł Południe Kielce poprzez S7 aż do granicy miejscowości Chęciny. Myślę, że ta inwestycja również niezwykle jest istotna zarówno dla mieszkańców, ale także dla przedsiębiorców, jak również dla turystów, którzy odwiedzają akurat te miejscowości. Trzeba też podkreślić rolę programu operacyjnego Polska Wschodnia. Dlaczego? Dlatego, że akurat z tego programu gros środków trafiło na sfinansowanie tej inwestycji, a podkreślę, że 50 milionów złotych to była kwota, która wsparła inwestycje, której łączny koszt wynosił blisko 70 milionów złotych. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 zakończyła się ponad 3 miesiące wcześniej niż to było zaplanowane. Jazdy i cieszę się, że ten 10-kilometrowy odcinek od węzła Południe Kielce do granicy gminy Chęciny jest już oddany do użytku i przed świętami mieszkańcy nie tylko Chęcin, ale myślę, że Małogoszczy, ale również z powiatu kieleckiego mogą bezpiecznie w warunkach naprawdę komfortowych podróżować, a szczególnie myślę jeszcze o okresie pozimowym, kiedy będzie piękna pogoda,
korzystanie z tras rowerowych, które biegną wokół tej miejsc, takich jak tutaj obsługi rowerzystów, przy oświetleniu, w czasie nawet późnych godzin wieczornych. To podróżowanie, tak jak powiedziałem, będzie bezpieczne, a w naszej działalności samorządu województwa ten problem bezpieczeństwa mieszkańców w różnych obszarach, a więc i również na drogach, z których korzystają, jest niezwykle istotny. Inwestycja kosztowała blisko 70 milionów złotych, z czego 85% wydatków kwalifikowalnych zostało pokrytych z unijnego dofinansowania. Była to jedna z największych i najdroższych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim.